Wśród wielu różnych umiejętności, które powinien posiadać każdy, bez wyjątku, absolwent szkoły średniej, pracownik, przedsiębiorca i kandydat na dowolne stanowisko pracy, niejednokrotnie w pierwszej kolejności wymieniana jest znajomość angielskiego. A ponieważ wszyscy uczyliśmy się tego języka w szkole, powinniśmy go mniej więcej znać. Niestety, ta teoria nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością. Faktyczna znajomość angielskiego często okazuje się niewystarczająca. A prowadzenie swobodnej, niezobowiązującej, albo co gorsza biznesowej rozmowy pozostaje całkowicie poza naszym zasięgiem. Gdy trzeba nagle załatwić jakąś sprawę, wysłać oficjalny e-mail czy ofertę handlową, albo wyjaśnić, gdzie podział się zagubiony na lotnisku bagaż, stajemy bezradni. Brzmi znajomo. Jeśli masz już dość nieustannych problemów z porozumieniem się po angielsku, chcesz odświeżyć posiadaną niegdyś wiedzę lub nauczyć się swobodnie konwersować o sprawach biznesowych i nie tylko, szkolenie angielski w biznesie, kurs wideo poziom pierwszy, kurs językowy dla zapracowanych znacznie ułatwi i przyspieszy proces nauki. Co cię czeka podczas szkolenia? Szkolenie Angielski w biznesie, kurs wideo, poziom pierwszy, kurs językowy dla zapracowanych jest przeznaczone dla osób znających angielski na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym, które nie mają zbyt wielu okazji do aktywnego ćwiczenia języka. W ciągu 40 lekcji przypomnisz sobie lub poznasz słowa, zwroty i wyrażenia niezbędne do prowadzenia rozmów w języku angielskim. Po zakończeniu kursu i przećwiczeniu kolejnych zagadnień będziesz w stanie porozumieć się w różnych codziennych sytuacjach biznesowych. Nauczysz się prowadzić pogawędki, sugerować, przepraszać, umawiać się, przewodniczyć spotkaniom, omawiać projekty. Jeśli będziesz rzetelnie słuchać i powtarzać zagadnienia we własnym zakresie, zarówno za autorką, jak i przed lustrem, powinieneś zakończyć kurs na poziomie średnio zaawansowanym. Sprawdź, jak szybko możesz zwiększyć swoje kompetencje językowe. Przestań się bać i zacznij mówić.